Witam, Maciej Kowalski, jestem rzecznikiem prasowym Wolnych Konopi, członkiem zarządu tego wspaniałego stowarzyszenia. Konopie to nie jest tylko marihuana. Konopie to są przede wszystkim roślina, która ma tysiące zastosowań. Pamiętają nasze babcie, w panu Tadeuszu były konopie. 30 tysięcy hektarów konopi rosło w PRL-u, teraz mamy 300 hektarów. Dlaczego? Bo mamy idiotyczne przepisy, które na rolnika nakładają tyle regulacji, że mu się to po prostu nie opłaca. Poprzez nagonkę na marihuanę zniszczyliśmy cały przemysł konopny. A ten przemysł to są nie tylko wyroby techniczne, czyli jakieś tam pakuły hydrauliczne, liny, sznurki, worki. To jest też przemysł spożywczy, świetne nasiona, świetny olej, przemysł kosmetyczny. Olej konopny jest używany w dermokosmetykach. To jest energetyka, która w tej chwili jest na przykład zakazana. My złożyliśmy taką poprawkę w Sejmie, ja byłem jej autorem, żeby dopuścić plantacje energetyczne, bo w tym momencie nie można uprawiać konopi do celów energetycznych, a świetny pelet jest. Ja ogrzewam dom zimą konopiami, wrzucam to do pieca, palę konopiami i jest super. Jest ekologicznie, jest ciepło, jest tanio. To jest też celulozownie. Są celulozownie konopne w całej Europie, tylko nie w Polsce. Można zamiast drzew, które rosną kilkadziesiąt lat, zrobić papier z konopi, który rośnie 4 miesiące. Jest to bardziej ekologiczna forma produkcji, na dłuższą metę tańsza, więc tak naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby tego nie robić. No i jest przede wszystkim bardzo niewykorzystany przemysł budowlany, czyli można z konopi stawiać ściany, myśmy pokazywali, jak to się robi. Przy większej skali jest to bardzo opłacalne. W południowej Afryce robią budownictwo socjalne, stawiają domy konopne, jest świetnie dopasowane do naszego klimatu, bo ma bardzo dobre właściwości termiczne, także można spokojnie sobie zasiać na polu krzaczki, zebrać te krzaczki, przerobić je i postawić z nich dom. Zapraszam, bardzo fajne rozwiązanie.